są dwie walki. Masz dwie walki? Jest Alan i jest Tazi. Ty nie wiesz nic? Dopiero co kupiłem garnitur, nie jestem przygotowany na walkę? Na tym ścianie patrzył, to on wytłumaczył się, nie? No. Mordeczko to, bo to pod dymy, wiesz. I trochę łagodził mnie. Prosił Alana, żeby wyprosił tą walkę. Zdjęcie się walczyć teraz z Alanem. I tam padła jakaś propozycja na temat walki dwóch na dwóch, że Szalony z Tańculą na ciebie i Tykwana. No. Słuchaj, doszedł ten kopniak ostatnio do głowy, czy nie, na tym programie? No, miałem walczyć 4 na 4. Czyli każdy na każdego. Słuchaj, ale no ostatnio Cios ma niezły skalp na swoim rekordzie, no bo pokonał Denisa Załęckiego, nie? No tak, pokonał. Nie chciałem ci ręki podawać, bo strzałem, że zarobem nie wierzę, więc nie wiedziałem. Witamy w Prime. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Gala Prime 10 zbliża się już wielkimi krokami. My dzisiaj znajdujemy się na drugiej konferencji, na której będą jakieś roszady po ostatniej konferencji, po pierwszej. No to co? My łapiemy zawodników. Postaramy się złapać ich najwięcej, żebyście mogli pooglądać fajne wywiady. Pamiętajcie, że na hasło Prime MMA macie 20% zniżki na MGN. No i co? Zapraszam do oglądania. Z nami Bartosz Szachta, witam bardzo serdecznie. Siemano, cześć. Słuchaj, zmienił ci się rywal. Zadowolony jesteś nie z tego powodu? Nie, drugi. No drugi, no druga walka, no to jak zmienił? Jest. Jak druga walka? No druga walka, są dwie walki. Masz dwie walki? Jest Alan i jest Tazi. Ty nie wiesz nic? Nie. Przed chwilą ogłosili. Co ty gadasz? No. To jak to teraz jest w końcu? Cię biję, a potem wychodzę do Tadziego, na taki super fajny. Ej, dobra, no to słyszałem, bo tu mówię nawet ostatnio Kasiusz już w wywiadzie z Hubertem, no, że tak ma być. No. Ale to jaki jest warunek? Jaki jest warunek, żebyście wyszli do drugiego pojedynku? O k***a, przepraszam. Luz. Kontuzja tylko może nas zblokować, nie? Mhm. Tylko jakiekolwiek kontuzja. Nie ważne, czy wygramy, czy przegramy pojedynki, tak wychodzimy, nie? Kurde, no to super. A teraz no, nawet... Ja mam dwie pieczenie na jednym ogniu, nie? Pieczenie ich dwóch i będzie... Dobrze się składa, bo jak się zmienił twój rywal, co nie? Bo no, specjalnie dali cię do Alana, bo były dymy i w ogóle, co nie? Z Tazem nie było. Hubert nagrał wywiad z Tazem ostatnio po ścianie płaczył, a on ten się na ciebie odpalił. No, i teraz będę musiał z dwoma walczyć, a jednemu będę musiał cisnąć i drugiemu, nie? Czyli co, bo drugiemu nie chciałem, bo na tym ścianie płaczył, to on wytłumaczył się, nie? No, no. Mordeczko to, bo to pod dymy, wiesz. I trochę łagodził mnie, nie? Tak jak on mówił na początku, że ja go łagodzałem, teraz on mnie łagodził, ale teraz... Teraz już nie będzie, przebacz, nie? Chciałem być miły, chciałem normalnie podejść do sprawy, a on zaczął gwiazdożyć i wymyślać, dlatego teraz będzie jechany. Będzie jechany teraz na konferencji. No, chyba tak, no. Dzięki bardzo. Zastanowię się. Z nami Tazy, witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Cześć, witam. Słuchaj, odpaliłeś Bartka Szachtę. Gadałem z nim przed chwilą, mówi, że będzie w ciebie wjeżdżał na konferencji. Nieładnie, bo ubrałem ładny garnitur, bo zniszczy mi go, dopiero kupiłem to. Ja bym się przebrał w drysiki jakieś. Dopiero co kupiłem garnitur, nie jestem przygotowany na walkę, zawsze... Lubię luźne ciuchy, bo zawsze być gotowy na walkę, to teraz nie jestem gotowy, jak nigdy. No. Bo trochę mam obcisłą marynarkę. No. Ale będziemy nie wjeżdżał, spoko, ja bym mu oddam. I próbuję szczęścia, aczkolwiek mam niedługo walkę, no ale jak mnie zaatakuje, to ja się obronię. A wiesz, czym go tak odpaliłeś? Czym? Tym wywiadem ostatnio u Huberta, co zrobiłeś, tam mówiłeś o nim nieładnie bardzo. Tak, mówiłem nieładnie, że no. Pamiętam, ja nieraz nie będę co mówię, ale możliwe, dobrze, że go odpaliłem, no fajnie, bardzo się cieszę w sumie. Szkoda, że to teraz, dopiero teraz jak wam się zmienili rywale, nie? Ale on sam sobie tego zażyczył, bo mieliśmy konferencję, to on do Alana ciągle się pruł, więc pruł się do Alana, to wyprosił tą walkę. Mhm. Zdjęcie walczy teraz z Alanem. Mhm. Moją szansę, na walkę ze mną stracił szansę. Aczkolwiek pewnie się nie odpuści, bo bardzo, bardzo jest on we mnie zakochany i bardzo tej walki pragnie, więc pewnie będzie robił wszystko, żeby tą walkę dostać. A to trochę dziwne, bo przed chwilą z nim gadałem i on powiedział, że zaklepane jest to, że wy po swoich pojedynkach stoczycie razem walkę. Tak, tylko jest taki niuans, że on musi wygrać tą walkę, a Alan go najebie, więc ciężko będzie mu... Jak Alan mu najebie, to jak on ma ze mną zawalczyć? No jak wygramy swoje pojedynki, to tak, zawalczymy między sobą, no ale Alan go poskromi, więc może do walki nie dojść. A? Może mu się uda. Ale to są takie rozmowy i może do tego dojść, tak? Tak. Może być taki super fight, jak wygramy swoje walki, to może dojść do takiej walki. Okej, okay, dobra, to co? Nie zatrzymujecie i uważaj tam na tą marynarkę. Na tej dobra, będę uważał. Nie? Będę uważał. Dziękuję.
nami Krzysztof Ryta. Witam bardzo serdecznie. Witam, cześć. Słuchaj, doszedł ten kopniak ostatnio do głowy, czy nie, na tym programie? Nie, nie doszedł, zablokowałem go. No jakby doszedł, to raczej tak nie stał później, nie? No, ale powiem ci szczerze, wyglądało to w kamerze mega mocno. Na początku myślałem, że to doszło. Nie no, jakby doszło, to musiał mieć się mega twarde, że tak ustałem, no, nic mi się nie stało. No. Więc nie, nie doszedł. Jakie miałeś po tym programie emocje? Czy miałeś jakieś myśli po tym programie? Coś ci się nie podobało? Co tam z przebiegu tego programu? Nie no, ja tam mam zawsze luz, nie? Wiadomo, ja sobie się z tego śmieję, on się spina, no ale to... No widzieliście, że ja to bardziej robię w formie żartu, żeby go podkręcić, a on się na to łapie. No to świadczy jego głupocie. Zaogniło się teraz chyba to jeszcze bardziej, ten wasz konflikt po tym programie, co? Tak, no. No i miał pierwszą i ostatnią szansę, żeby mnie skończyć w sumie na ostatnim programie. Mhm. Żeby zrobić mi jakąś krzywdę, nie? Mhm. Widziałem też, że była jakaś lekka spina z prowadzącym, z Łukaszem Ekiertem. Wyjaśniliście to sobie potem, czy nie? Tak, na wywiadzie, no jakimś tam, to znaczy nie wyjaśniliśmy, to jest żart oczywiście. No nie, on tam się obraził, że nazwałem go słowem na K. On tam mnie też obrażał w trakcie, może nie w trakcie programu, ale był stronniczy, nie da się to ukryć. Więc a ci ich dwóch w sumie. No i dobra, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Z nami Bagietka, witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Słuchaj, Gala Prime 10 ogłoszona już była bardzo dawno. Ja w ogóle zdziwiony byłem, dlaczego cię nie było na tej karcie walk. No ty jesteś przecież Prime, Prime to Bagietka, Bagietka to Prime. Musiałeś się tu pojawić, no i co? No i jesteś. Powiem ci tak, że dużo rotacji było, z tego co wiem, dużo przeciwników mi odmówiło walki. Także raz miałem walczyć, później ktoś znowu coś wypadł, później nie miałem walczyć, a w końcu finalnie dopiłem wszystko i jestem. No i jaki twój przeciwnik jest? Tu jest Meksyk, bo ja sam do końca nie wiem, bo to też się trochę zmieniało. Co innego miałem trochę podane, ale chyba ktoś znowu wypadł i po prostu jest tego. Nie wiem, czy mogę powiedzieć teraz po prostu na konferencji. To idzie, bo wiesz, to idzie po konferencji, tak a idzie. Po konferencji to miałem walczyć 4 na 4, czyli każdy na każdego, a finalnie chyba wyjdzie, że 5 na 5. Jak 5 na 5, że ustawka? No czy? Każdy na każdego. A że 5 osób i każdy tak, na każdego? No. To kto miał być w tych 5 osobach? No nie wiem, czy mogę podawać te osoby, która wypadła, ale ja się dowiedziałem o jednej osobie, walczyłem z nim, ale go tutaj nie ma. Deitchman, okay. I Peter. Miałem takie ta, co wypadła i te 2 osoby. A teraz doszło, że ten wypadł, no to weszedł Dax, chyba dobrze, Deitchman, Peter i Jówko. I wszyscy na każdy na każdego, tak? Także mam 3,5 przeciwnika. Okej, okay, no to mocna walka. No, 3,5 przeciwnika mam. A ty ogólnie jesteś teraz w przygotowaniach? Byłeś, trenowałeś cały czas, czy nie za bardzo? Byłem na obozie sportowym, trenowałem po obozie, przygotowywałem się, bo była sugestia, żebym walczył. Później perypetie się potoczyły, że... Normalnie walczyłem po 3 godziny, 3 razy w tygodniu. Później jak niby miałem nie walczyć, to chodziłem tylko 3 razy, ale na godzinkę. Jakieś tam indywidualne, żeby nie stracić tego, co robiłem. No i generalnie teraz miałem takie ościejsze treningi, sparingi, także 2 albo 3 mnie dojeżdżało i... Ale też robiliście właśnie taką, że tak powiem, ustawkę, wszyscy, każdy na każdego, robiłeś takie nie. Sparingi, czy nie, czy normalnie? Po prostu, ja miałem sparingi takie, że 3 dojeżdżało mnie. Ciebie. Mnie. Okay. Czyli 1 na 3? 1 na 3. Po prostu braliśmy, wzięliśmy najgorszą sytuację, która może się potoczyć w walce. Okej, okay, a właśnie nie obawiasz się, że mogą być jakieś układy, układziki? Ktoś tam sobie, wiesz, za plecami będzie dlatego się... Dlatego z trenerem wzięliśmy tak, że po prostu w razie był, żeby być przygotowanym na to, żeby po prostu walczyć ze wszystkimi. No super, super walka, czekam na taki pojedynek. No dzięki. Zobaczymy. Mam też.
Nie, bo to problem. Nie chciałem ci ręki podawać, bo słyszałem, że zaraz bym nie wierzył, więc nie wiedziałem. Co ty mówiłeś, że bym wierzył? Nie, teraz bym już słyszałem plotki, żeby nie wierzał, a ja powiedziałem, że nie ubrałem się dzisiaj na luźno, więc może być ciężko mi z ruchami. Słuchaj, mamy do wyjaśnienia na konferencji, nie? Myślimy. To będzie wyjaśnienie. Mamy pana razem. Mamy, tak. No oczywiście, że mamy. No, walczymy nawet razem, nie? Jak wygra za ranem. Dwie pieczenie na jednym ogniu, nie? Ale ja musi za ranem wygrać. Ale zobacz, jak przegrasz, zobacz, jaki to będzie k***a, nie? Kurde, nie ma żadnych. Zrałem 10, więc pan robił. Dobrze. Mogłeś powiedzieć, też byś się ubrał. A nie tak sportowo. Ja walczę z kasy, ja się ubrałem bardziej do kasy, bo on sobie bierę garnitur. Więc mówię, nie będę wstawał od kasy, ja też sobie ubiorę garnitur. Toma, święta się. Nie, to z jego, jak to mam pamięć większa rękawica. To są takie rękawice najtwardsze, jakie są na świecie. Tak? Najmniejsze. Ty walczysz serio? Rywale, meksykańskie. Wygrywam z Kasiuszem, to może będę budażem w Prime'u. Więc tak uważam, że teraz marynarkę mam się przyda. Na święta, może na następną galę, marynarkę się przyda. Trzymamy kciuki. Z nami The Joker, Adrian Cios. Witam cię serdecznie, twoich widzów. Słuchaj, w ogóle inny vibe tego pojedynku niż to, co miałeś ostatnio, co? Roller coaster, The Joker w końcu. Słuchaj, no tak, tam było zamieszanie, tutaj troszkę spokoju. Tu stawiam bardziej, wiesz, na bitkę. Mieliście ostatnio program z Filipkiem, ty tam mówiłeś na tym programie, że no czujesz jakąś dziwną aurę. Tam na tym programie pewnie przy tym pojedynku dalej czujesz coś takiego, że no... Nie do końca ci się podoba to zestawienie, czy coś takiego? To znaczy, wiesz, to zestawienie mi się podoba. Ja musiałem mówić w ten sposób, grać miłego z tego względu, że on jeszcze nie miał kontraktu podpisanego. Więc gdybym ja go pewnie docisnął, to jest taki człowiek, że on mógł nagle powiedzieć, a boli mnie ręka, boli mnie noga, nie walczę. A jak już usłyszałem, że podpisał kontrakt, no to mogę przestać udawać, mogę w końcu jechać z nim do spodu. Czyli co, już dzisiaj będzie troszeczkę inaczej, mniej miło. Słuchaj, ja nienawidzę go, to jest fałszywa jebana chorągiewa akurat. To jest typ, który potrafił na przykład pisać. Był taki bardzo popularny influencer, którym wbuchła jakaś afera. On potrafił mu go zwyzywać na przykład w wiadomościach prywatnych, a kiedy on się oczyścił, pousuwać te wiadomości i dać mu z powrotem dupę. To jest taka pierdolona chorągiewa, gość, który wiesz, zakrywa pod płaszczykiem takiego raperka, freestylowca, fajnego biegu chłopczyka, skrywa takiego bezdusznego, no ciężki to jest typ, nie? Ciężki człowiek. Dla niego karą nie jest z nim się wyzywać. Nie jest go ubliżać. Dla niego karą będzie przegrana ze mną. To będzie najgorsze upokorzenie, jakiego może doznać. Jakie są zasady walki, jaka formuła? Boks ma rękawice. Boks ma rękawice. I co, myślisz, że Filipek będzie ciężkim wyzwaniem w boksie? Myślę, że nie. Nie w formie, w której jestem. Wygrałeś z Denisem Załęckim. Człowieku. Denis Załęcki, Paweł Jóźwiak, Marcin Najman. Co to Filipek, to mimo, że wiesz, co najwyżej... W końcu mam fajną lekką waleczkę. Przechodząc właśnie jeszcze do tego wcześniejszego twojego pojedynku, no bo o tym mówiło się w całym, cały świat freakfightowy o tym mówił. Jakie są echa teraz tego pojedynku? Coś się dalej rozwinęło? Nie wiem, wy w ogóle może jakoś kontaktujesz się teraz z Natanem? Nie wiem, Denis się do was odzywał? Denis się schował gdzieś do dziupli, siedzi zamknięty, boi się z tego słyszałem z pokoju wyjść dalej. Zamknął się, zagasił światło i siedzi pod kocem i kciuka się, że dzisiaj go chyba nie wyciągnęli stamtąd po tej walce. A co do tego, co do Natana? Sporadycznie, co tam, jak tam. Uważam, że mimo, że dużo się między nami działo, to ta walka pokazała, że jednak odrobina szacunku z jego strony w moją i z mojej strony w jego się należy. Mimo wszystko i uważam, że fajnym pomysłem by było, gdyby znowu nam dali jakiegoś pseudosportowca, gita, żebyśmy mogli go znowu rozjebać. I będziecie wyjaśnić we dwójkę. Tak, uważam, że to jest w ogóle fajny pomysł, nie? Goodboys są potrzebni we freakach. Uważam, że była nuda. A good boys są potrzebni. Kiedy trzeba ratować kartę, to uważasz, że good boys powinni wskakiwać. Good boys, nie bad boy. To było tak. Dobre akurat, to wyszło na good boys, nie bad boys. Miejsce bandytów jest w więzieniu. Słuchaj, czyli wspólny wróg łączy, można powiedzieć, tak? Tak. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, cześć. Z nami Filipek. Siemano. No i co, ty jesteś pewny, że do tego pojedynku dojdzie, Filipek? Jestem pewny, że podpisałem kontrakt i zawalczę w sobotę, a... Powinienem zawalczyć z Ciosem, ale nie wiadomo co. Mu się odjebie w bani. Nie jesteś chyba jeszcze do końca tak przekonany, co? Że do tego pojedynku... Kiedy nie zobaczę w oktagonie, no. To nigdy nie będę przekonany. A to też nie wiadomo. Może się coś stać w tym oktagonie, może się przewrócić czy coś i nie będzie walki. Może mi wejść w nogi. No.
Słuchaj, no za to płacą, za cyrk, nie? Ale miałeś jakieś zapewnienie od strony federacji, czy nie wiem, od Ciosa może teraz jakieś jeszcze zapewnienie do tego, że no, ten pojedynek już się odbędzie na tym Prime'ie? Słuchaj, jakbym wierzył Ciosowi na wszystkie słowa, to bym prawdopodobnie z nim teraz zajebał diamentową płytę we wspólnym duecie, więc nie, ja nie patrzę, co Cios gada, bo on jest wykolejeńcem umysłowym, a co do kontraktu, w sensie co do zapewnień federacji, no to mam po prostu kontrakt na, wiesz, na dwie walki i raczej na dwóch przeciwników, jeżeli Cios nie wystąpi i tyle, ale no powinien wystąpić, no bo ten pojedynek jest, wiesz, wysoko na karcie, więc no tak, byłoby chujowo, kurwa, gdyby nie wystąpił, nie? Słuchaj, jak ogłosili ciebie na Prime z Ciosem, pierwsze co latało po internecie, szoty z jakiegoś tam wywiadu, jak mówiłeś, że ty byś na Prime nigdy nie zawalczył. Ale co, oglądałeś te szoty do końca? Tak, coś tam powiedziałeś, ale nie pamiętam tylko do końca, co tam powiedziałeś. Kwotę. Czyli chodzi o pieniądze. Tak, no, okay. No tak. Czyli możemy być teraz przekonani, że po prostu Prime dobrze zapłaciło, Cios, fajny przeciwnik. Prime dobrze zapłaciło, wiecie, siemano, znam się z Taekwonem, Taekwon lubi pieniądze, ja też się nauczyłem logiki, więc wiesz, nie no, jakby... No słuchaj, no jeżeli dla kogoś jestem hipokrytą, to spoko. Ja nigdy się też nie robiłem na ostoję moralności. Mówię, co myślę, ale nikt nie musi jakby traktować mnie jako, wiesz, idola czy wyrocznie. No powiedziałem, że nie wystąpię, no chyba, że dostanę jakąś naprawdę giga dobrą ofertę. No, powiedzmy, że ten zapis kontraktowy, który mam a propos walki z Adrianem Ciosem, uważam, że jest bardzo atrakcyjny, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Przed chwilą z nim gadałem, to powiedział, że już nie będzie teraz na konferencji tak miło jak ostatnio na programie, że teraz się odpala, bo że ostatnio się bał, że nie podpiszesz kontraktu czy coś i że chciał być dla ciebie miły. No to liścia dostanie, kurwa, no jakby chuj w niego, jak wystoczy z pięściami, to szybciej dostanie w łeb, bo i tak ma dostać w łeb, więc czy to teraz, czy to później, byleby do walki doszło. Słuchaj, teraz właśnie mi się przypomniało i oglądamy jakiegoś shota Taekwona. Ja tam widzę, że zaognia się strasznie konflikt na linii jego z Szalonym Reporterem i Tańculą. Okay. I tam padła jakaś propozycja na temat walki dwóch na dwóch, że Szalony z Tańculą na ciebie i Taekwona. No. Słuchaj, no nie dążę do takiej walki i ostatnią rzeczą, jaką mi się chce, to walczyć z Szalonym i Tańculą i gadać z nimi na konferencjach, ale wiesz, to tak samo jak mówiłem z Prime'em, no jeżeli ktoś da naprawdę dobre pieniądze, no to pewnie wzięlibyśmy to, nie? W sensie to jest nawet śmieszne i ciekawe, ale czy to jest coś, na czym mi naprawdę zależy? Nie. Jakby, zresztą Szalony Reporter przypadkiem, wiadomo, każdy jest hipokrytą, ale Szalony Reporter nie mówił przypadkiem czegoś takiego, że on już nigdy nie zawalczy? No mówił chyba, mówił. Wiesz, jak jest. No ale to wszyscy tutaj w środowisku, wiesz, tylko krowa nie zmienia zdania. Może. To prawda, ty jesteśmy sprzedajnymi dziewkami. Czy ja słyszę Pawła Jóźwiaka z rubasznym głosem? Tam. Słyszysz, tak. Dziękuję ci bardzo. Witamy w Prime'ie. Z nami Dominik Zadora, witam bardzo serdecznie. Siemanko. Słuchaj, ja jeszcze wrócę do tego, co się działo na ostatnim programie, nie teraz na konferencji. Czy jak wyprowadzałeś to kopnięcie, to miałeś w głowie, że wiesz, że cofnąłeś nogę, żeby nie zrobić krzywdy rywalowi? Tak. Na nagraniu widać ewidentnie, że pozwoliłem mu wstać, tak? Bo w momencie, kiedy on był, jak to mówi sędzia Jarosz, że były 3 punkty podparcia, jak puścił nogę, puścił ręce do góry i były tylko na nogach, no to jak sędzia Jarosz mówi, że można jechać, to... Ale było o tyle od tragedii, mi się wydaje. Nie, naprawdę nie kopnę tego mocno. Po prostu to był efekt obronny, bo widziałem, że leci w moim kierunku, tak? Odruch. Tak, i to po prostu był odruch, tak? Ale nie było to kopane z intencją, żeby mu łeb urwać. Bo jeżeli by to tak było, to ruszyłbym dalej, tak? Mówię, no to powiedzmy, że to było wszystko pod kontrolą, wiadomo. To jest sytuacja dynamiczna, to nie było celowane w głowę, tylko celowane było gdzieś tam bezpośrednio na żebro, ale że on wpadł głową, no to akurat gdzieś tam na tą głowę poleciało. No ale mówię, nie ma mowy o jakimś partyzancie, nie ma mowy o tym, że on nie wiedział, bo doskonale wiedział, jak powie takie słowa, jaka będzie moja reakcja. On był na to gotowy. No tak, bo ostrzegłeś go przed. Zresztą widać na nagraniu, jak on ściąga ręce, że on czeka już na to, jak na niego ruszę, bo on to było widać, wszystko na nagraniu. Można sobie to przeanalizować. I jak stawał, to pozwoliłem mu wstać. Bo jakby w tym momencie dostał szpica, tak zwanego tego soccer kicka, o którym on mówi, to dzisiaj by przed ten popcorn przez słomkę. No, mogłoby tak być. Jakby było, nie doszłoby do walki, no i
Co mogę więcej powiedzieć? Słuchaj, jeżeli chodzi o konferencję, nie oglądam całego waszego panelu, ale z tego co wiem, to są dalej jakieś tam chyba niesnackie odnośnie formuły waszej walki, tak? No tak, no bo wymyśla cały czas, wiesz, najpierw gada, że będzie się bił ze mną za darmo, później mówi, że w kickboxingu by ze mną wyszedł. Później, że bok z łokciami ustalił z moim menadżerem, nagle, że łokcie tylko w trzeciej rundzie. Cały czas pod siebie, cały czas tylko jego formuła, jego bok. Zaprasza mnie kurwa do tańca, obraża mnie cały czas i jeszcze sobie kurwa formułę wybiera. To kurwa tak nie będzie. Finalnie teraz na czym jest? Na razie nie ma nic, będę dzwonił do swojego menadżera i będziemy rozmawiać na ten temat. Dzisiaj już nie będę mu dupę zawracał, bo jest późno, ale jutro będę do niego dzwonił i będziemy ustalać, no bo nie może tak być, nie? On powiedział, rozmawiał z Arturem o czym innym, zgodził się na te łokcie. Powiedzmy, jeżeli rozmawiamy we dwóch jako faceci, dogadujemy się na coś, no to kurwa, to trzeba być charakterem, trzeba się trzymać swoich słów, a nie robić z gęby dupę. Jeżeli się dało komuś słowo, że dobra, że się zgadzam, to się zgadzamy. A teraz on teraz także nie, że trzecia runda, a we wszystko się kurwa wpierdala Paweł Jóźwiak, bo to on najbardziej miesza, bo z nim też mam konflikt. I on by chciał tak, żeby było wszystko podryte i żeby ryta u terminosa, wiesz co chodzi? Na takiej zasadzie. Dlatego tu jest kurwa, są straszne machloje, nie? Ale ty nie pozwolisz na to, żeby to było nie, wszystko no, słuchaj, pod sztafę. Wiesz, tutaj mamy do czynienia z zawodnikiem i gościem, który jest powiedzmy w strukturze, i ma coś do powiedzenia i oni coś ustalają między sobą po to, żeby mi zrobić źle, mi zrobić na coś, mi oczyć nosa, nie? Zobaczymy jak będzie. Zobaczymy. Dzięki bardzo. Dzięki. Z nami Cezary Aleksiejczuk, witam bardzo serdecznie. Siema, cześć, witam. Widziałem, że był face to face z ciosem. Tak, no ja się śmieję, bo dwie najgorsze z tych freaków zabrały się razem i gdzieś mi cisto, czyli ten jówko i cios. Nie no, mi się śmiać chciało na tym face to face, to on był tak zesrany, że... Ale ktoś go chyba tam pcha od zewnątrz, żeby do tej walki, żeby on mnie tam gdzieś wyzywał, nie? Nie no, ale to w ogóle ja nie wiem, jaki jest w ogóle sens, nie wiem, face to face w ogóle robienie czegoś takiego, no bez przesady, no już szanujmy się, nie? No, co walki, nie? Tam twardo stało na swoim, że on chce, że chce ze mną zawalczyć, nie? A ty byś był chętny na taki pojedynek, czy uważasz, że to strata czasu? Bo jakbym nie miał walki, bym, no to co, to dla mnie bardzo łatwe pieniądze, ja wyjdę, jak on się zarzekał, że coś tam, żeby był zakład, że go w trzy rundy nie skończę, nie? A ja bym go skończył, no, podejrzewam, że w minutę, nie? Chyba żeby mi uciekł przez klatkę na trybunę. Słuchaj, ale no ostatnio cios ma niezły skalp na swoim rekordzie, no bo pokonał Denisa Załęckiego, nie? No tak, pokonał. Ja go pamiętam tylko z tej akcji, jak cios go Grand and Poundem, jak Najmal go Grand and Poundem znokautował z dołu, będąc bocznej, no to jest taki klasy zawodnik. Słuchaj, już masz to wszystko za sobą, dwie konferencje programu, chyba nie wiem, będziesz miał jakiś program, czy nie? Byłem już na Szczenie Płaczu. Szczenie Płaczu, tak, już wszystko za sobą, teraz tylko walka, co? Jak ci się podobała ta twoja przygoda, że tak powiem, tutaj medialna we Freak Fightach? Znaczy, czy mi się podobało, to nie wiem, no normalne, ja się wiedziałem, że z tym będę mierzył, że gdzieś tam ktoś mnie będzie chciał wyzywać i się ze mną konfrontować. Trochę mi się nie chce, bo mam kawałek drogi tutaj jeździć w to i z powrotem, ale wiem, z czym to się wiąże, że to musi medialnie pociągnąć, no i byłem, cieszę się z tego, że mam sportową walkę z Piotrkiem, nie? To mnie cieszy najbardziej. Jednorazowy wyskok, co? Chyba ten prime teraz? Nie, mam kontrakt na dłużej. Na dłużej? Na dłużej, na dłużej. Okej, okay, no to będziemy się widzieć częściej tutaj, dzięki bardzo. Mam nadzieję, trzymajcie się. Z nami Karpi, witam bardzo serdecznie. Siemano. No chyba byłeś najspokojniejszy na tym swoim panelu, co? No tak, no kurde. Ciężko ci się działo, co? Ciężko, strasznie ciężko. Ciężko było się odezwać, ciężko w ogóle było patrzeć na to, co się tam dzieje. Rozumiem dymy, rozumiem show, ale 6 dni przed galą takie rzeczy, bicie z pięści, z partyzanta i tak dalej. No kurde. No nie myślę. No było za grubo. Nie, za grubo, no nie myślą chłopaki, nie daj Boże, jeden drugiego by uszkodził, nawet jeden i drugi by sobie rękę złamał, drugiemu nos i już we dwóch nie mają siana, nie mają walki. Tak więc no trochę za grubo, trochę za grubo. To w ogóle jakieś buty na głowę latały, masakra. Wszystko, buty na głowę, najgorzej te partyzanty, no co, nie jesteś przygotowany, ktoś ci bije z tyłu, drama. Nie pochwalamy takich zachowań, masakra. No, rozumiemy dymy, ale bez przesady, no. A ja co, no muszę dokończyć swoją historię z Prime 9, muszę wygrać ten finał. Ale mogę wam powiedzieć, bo chyba jeszcze w ogóle nigdzie o tym nie było wiadomo, że nie bijemy się w Kairen, a bijemy się w MMA. Aha, to dlaczego? Pytajcie federacji. Bo turniej mieliście w K1. Tak, turniej był w K1, no ale finał będzie w MMA po prostu, nie? Mi to tam obojętnie, może być K1, może być MMA, ale
jest MMA jednak. No chyba taka, nie wiem, jeżeli nie masz z tym problemu żadnego, to chyba nieznacząca różnica, co? Według mnie bez problemu, czy to będzie K1, czy MMA, ale według mnie dla widza byłoby ciekawsze na pewno K1, więc no zobaczymy, może jeszcze się zmieni na K1. I jak tam przed tym finałem, dobrze się czujesz? Jak twoje przygotowanie do tego pojedynku? Bardzo dobrze się czuję. Bez presji żadnej, bardziej się skupiłem na treningach piłki niż MMA. MMA zrobiłem 4 treningi i to wystarczy. Mhm. Czyli piłka nieodłączny element ciebie, musisz trenować. No tak, no teraz po tym roku przerwy wróciłem do piłki, więc 3 razy w tygodniu, 4 z meczem, cały czas piłka. A gdzie teraz grasz? W Iskrze Księgienice, to jest taka wioska pod Lubinem, tak z zajawki bardziej wróciłem sobie pokopać. No a MMA taki dodatek. Mhm. No właśnie, a ty... jakby swoją karierę zawiesiłeś dlatego, że poszedłeś do freak fightów, żeby walczyć we freak fightach, czy tak jakby no już nie wiązałeś za bardzo, wiedziałeś, że kariery jakieś wielkie nie zrobisz i po prostu sobie odpuściłeś tę piłkę nożną, no bo ty grałeś chyba w jakiejś tam wyższej lidze, co nie? Tak, ja grałem w wyższej lidze, najwyżej grałem w trzeciej lidze w rezerwach Zagłębia. Nie odpuściłem, wracając do pytania pierwszego, nie zrezygnowałem z piłki dla freak fightów, bo dosłownie jak... Zrezygnowałem z piłki, zrezygnowałem z pracy takiej, co miałem tam u siebie w mieście. Przeprowadziłem się do Wiktorii w Lubinie, żebyśmy w końcu razem zamieszkali. 2 tygodnie później dostałem telefon o walkę akurat, co nie? No, się złożyła. Wszystko idealnie się złożyło. No i tak nie narzekam, że tak powiem. Okej, okay. Dobra, dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie. No i za nami już druga konferencja przed galą Prime MMA 10. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszamy do oglądania gali. Zapraszamy też na arenę w Ostrowcu Świętokrzyskim. No i pamiętajcie, z kodem Prime MMA minus 20% na suplementy w MGN. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo. No i co? Pozdro.